Wtorek, 27 sierpnia, czas na główne wydanie informacji. Grzegorz Żądło, zapraszam. Zagrożone pensje pracowników, odwołane premiery i ogólnopolski festiwal dramaturgii współczesnej. Mimo że nowy sezon teatralny zbliża się wielkimi krokami, to w Teatrze Nowym w Zabrzu zbliżają się wielkie oszczędności. Zadłużenie miasta sprawia, że nowa prezydent Agnieszka Rupniewska szuka oszczędności gdzie się da. Zabrze chce się na przykład pozbyć Muzeum Górnictwa Węglowego, które mogłoby przejąć województwo śląskie. Karolina Komada. Tym razem wszystko dzieje się bez scenariusza. Każdy dzień to wielka niewiadoma i improwizacja. Dla aktorów Teatru Nowego w Zabrzu to sztuka życia. Ostatnie tygodnie, a nawet miesiące, mieliśmy sporą niepewność. Nasze serca pracowników Teatru Nowego drżały, ponieważ nie wiedzieliśmy, jaki los nas czeka. Nikt z nas nie zrobił nic złego, każdy wykonuje swoją pracę naprawdę najlepiej, jak potrafi. Jesteśmy w nią ciągle, pomimo wielu, wielu lat bycia tutaj zaangażowani i uważam, że po prostu powinniśmy dostać jasną odpowiedź. Czekają nie na jedną, a kilka odpowiedzi. W miniony weekend w portalach społecznościowych ukazał się list otwarty do pani prezydentki miasta Zabrze Agnieszki Rupniewskiej, w którym znalazło się 9 pytań o przyszłość teatru i aktorów. Z powodu braku odpowiedzi aktorzy postanowili spotkać się z prezydentką osobiście. Przechodzimy odczytać oświadczenie, czyli takie zebrane nasze niepokoje przez te ostatnie miesiące. Po prostu postanowiliśmy, że przyjdziemy na zebranie, na sesję Rady Miasta, bo no, wtedy tu mamy pewność, że spotkamy nasze władze. Podczas poniedziałkowej sesji Rady Miasta prezydentka Zabrze odpowiedziała na większość nurtujących aktorów pytań. Przyznała, że nie ma planów na przekształcenie teatru w teatr impresaryjny, a także nie zamierza zamknąć teatru. Przyznała jednak, że problemy wynikają z zadłużenia miasta, które sięga 800 milionów złotych, a trudną sytuację finansową teatru tłumaczy złymi decyzjami poprzedniczki. Moja poprzedniczka powiedziała: pani dyrektor, proszę zrobić podwyżki dla wszystkich pracowników, pieniądze znajdą się później, tyle tylko, że te pieniądze się nie znalazły. I na tym polega tak naprawdę problem całej tej sytuacji i całe clue, ponieważ okazało się, że zostały zrobione podwyżki, natomiast nie znalazły się tak naprawdę w planie dotacji. W związku z tym tak naprawdę nie jest tak, że miasto zablokowało pieniądze dla teatru, po prostu teatr wydał je wcześniej niż wcześniej było umówione. Pieniądze będą musiały się znaleźć, aktorzy mają jednak nadzieję, że poniedziałkowa sesja otworzyła furtkę do dalszych negocjacji. Myślę, że to bardzo dobra platforma do tego, żeby po prostu usiąść i porozmawiać teraz o dalszych losach teatru. Jak on powinien działać, jak powinien być finansowany, jak sobie to wyobraża miasto, jak sobie my to wyobrażamy, jak sobie wyobrażają to mieszkańcy miasta. Mimo braku premier, aktorzy wracają do pracy już 1 września. W kalendarium znalazło się około 20 spektakli, m.in. Mały Książę w reżyserii Cezarego Domagały. Natomiast część aktorów wyjedzie w trasę ze spektaklem Chłopcy z Roosevelta. Weszliśmy do finału akcji projektu Teatr Polska. Aplikowało do tego projektu ponad 150 instytucji, podmiotów. Znaleźliśmy się w finale z największą dotacją. Po raz trzeci. To jest ogromny sukces, bo to jest bardzo prestiżowa akcja. To, szanowni Państwo, to jest coś takiego, że teatr wyjeżdża z najlepszym przedstawieniem według jury i pokazujemy te przedstawienia w miejscach, w miastach, w miejscowościach, gdzie nie ma teatru. W Zabrzu teatr jest i to od 65 lat. Jak potoczą się jego dalsze losy, ma okazać się niedługo. Pierwsze rozmowy o poprawie sytuacji mają odbyć się podczas wtorkowej komisji rewizyjnej w Teatrze Nowym. Władze Zabrza czekają też inne rozmowy, tym razem z marszałkiem województwa, który miałby przejąć prowadzenie i utrzymanie Muzeum Górnictwa Węglowego. Poczta Polska przechodzi jeden z najtrudniejszych momentów w swojej historii. Coraz mniejsze zapotrzebowanie na tradycyjne usługi oraz duża liczba pracowników, a także konieczność utrzymywania stacjonarnych placówek sprawiają, że państwową firmę czeka restrukturyzacja. Prezes Poczty zapowiedział dzisiaj w Katowicach m.in. cyfryzację usług, walkę z konkurencją na rynku kurierskim, a także redukcję zatrudnienia. Fatima Orlińska. Nowy prezes Poczty Polskiej zapowiada w spółce spore zmiany. Plan transformacji zakłada przekształcenie jej w firmę, która w dużej mierze ma być oparta o świadczenie usług cyfrowych. Prezes Poczty rozpoczął ogólnopolską trasę informacyjną, w czasie której chce spotykać się z pracownikami filii, by rozmawiać o zapowiadanej transformacji. Rozpoczął ją w Katowicach. Dla obywateli, ale i dla firm za chwilkę odpalamy dość szeroką kampanię informowania o korzystaniu z poczty elektronicznej. No, musimy zaadresować też już memiczne awizo,
którego nie ma tak dużo, jak się o nim mówi, no ale sam przyznam, że no, nie chciałbym, żebyście Państwo musieli po 20 minut czekać na odbiór listu, a najlepszą metodą na to jest, żebyście go w ogóle nie mieli fizycznie, tylko żeby on był zdematerializowany i wokół tego będzie bardzo duży obszar naszej zmiany. Zmienić ma się też estetyka wszystkich placówek Poczty Polskiej, a reprezentacyjne budynki siedziby urzędów pocztowych w dużych miastach mają stać się galeriami pocztowymi. Chodzi o efektywniejsze komercyjne wykorzystanie przestrzeni. Nie obejdzie się też bez redukcji zatrudnienia. Ogłoszono już plan dobrowolnych odejść skierowany do pracowników administracji. Przedstawiciele związków zawodowych uważają, że zmiany nie powinny zaczynać się od grupowych zwolnień. No w tym momencie te 9300 jest zapowiedziane w tak zwanej administracji. No z tym, że według naszych informacji mamy około 9600 etatów, jak można by liczyć w administracji, więc no nie wiem, czy w spółce ma zostać 300 osób biurowych. No trudno nam powiedzieć, bo tutaj pan prezes nie zdradził nam szczegółów, kogo to ma objąć tak szczegółowo i z kim będzie rozmawiał, czy komu też będzie proponował to odejście, no bo tutaj no, ciężko mówić o programie dobrowolnych odejść, jak tutaj pracodawca będzie mówił do pracownika, żeby on odszedł. Jak deklaruje dziś prezes, każdy z odchodzących pracowników otrzyma równowartość 12-miesięcznej pensji i możliwość podjęcia nowej pracy już kolejnego dnia. A zmiany kadrowe są niezbędne, gdyż jak wskazuje zarząd, 65% dzisiejszych kosztów Poczty Polskiej to wynagrodzenia pracownicze. Miały być alternatywą dla tradycyjnych papierosów. Gdy wchodziły na rynek, reklamowane były jako sposób na rzucenie nałogu. Teraz pali się ich niezliczone ilości. Nie tylko negatywnie wpływają na zdrowie, ale stwarzają też problem, kiedy są już zużyte. Nie wszyscy wiedzą, że e-papierosy to odpady niebezpieczne, które nie mogą trafiać do odpadów zmieszanych, bo mogą się zapalić. Magda Sincewicz. Każdy ma prawo popełnić błąd. Prawidłowo powinno to tak wyglądać. Miejsca takie jak to, Centrum Edukacji Ekologicznej w Gliwicach, uczą, jak prawidłowo powinna odbywać się segregacja odpadów. Warte przypomnienia są wszelkie zasady, ze szczególnym uwzględnieniem tych dotyczących odpadów niebezpiecznych, jak na przykład baterie. Każda z baterii posiada substancje niebezpieczne, toksyczne dla środowiska, dla ludzi. Z tego względu jest to odpad zaliczany do frakcji odpadów niebezpiecznych i powinien zostać wyrzucony, przywieziony do PSZOK-u, czyli do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, bądź zdeponowany w zbiórce elektroodpadów. Tymczasem nie zawsze tak się dzieje. Jednorazowe e-papierosy posiadają lit zawarty w bateriach, a to już palący problem. One w momencie rozszczelnienia, które może dojść po chociażby najechaniu na nie ładowarką, dochodzić do mikrowybuchów, które spowodują zapłon. Także ten problem będzie narastał wraz ze wzrostem ilości tych e-papierosów, który w ostatnim okresie czasu jest bardzo duży i zarówno zakłady takie jak nasze mogą stanąć przed problemem niekontrolowanych pożarów, tak i kwatery, na które te e-papierosy trafić nie powinny, ale mimo wszystko może się to zdarzyć. Akurat w przypadku e-papierosów nie dla wszystkich jest oczywiste, że to odpady niebezpieczne, które nie mogą trafiać do śmieci zmieszanych. Z tego co wiem, to nie do śmietnika, a jak wiemy wszyscy lądują wszędzie. Zanim jednak to się stanie, trafiają do naszego organizmu, wywołując nieodwracalne skutki. Wdychany aerozol po pierwsze zawiera nikotynę, a więc substancję bardzo mocno uzależniającą i to jest to samo, co się dzieje z tradycyjnymi papierosami, ale poza nikotyną zawiera również substancje chemiczne, które mają negatywny wpływ na układ sercowo-naczyniowy oraz na układ oddechowy. Także te substancje powodują uszkodzenie tkanki płuc, jak również uszkodzenie naczyń krwionośnych. E-papierosy wypalone przez palacza trują nie tylko jego, ale nas wszystkich, wyrzucane w nieodpowiednich miejscach, zatruwając środowisko. Od 1 października wzrosną ceny większości biletów z taryfy Zarządu Transportu Metropolitalnego, poinformowała dziś Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Jak zawsze w takich sytuacjach GZM tłumaczy podwyżki inflacją i wzrostem kosztów przewozów. Najwięcej zdrożają bilety długookresowe na kwartał i pół roku. Karolina Komada. Jak tłumaczy GZM, to będzie pierwsza podwyżka cen biletów od kwietnia 2021 roku. Nie da się dłużej utrzymać cen w sytuacji, kiedy miasta nie chcą znacząco zwiększać finansowania komunikacji publicznej. To głównie bilety 90-dniowe, to bilety 108 oraz bilety 180-dniowe. Tutaj zmiany cen wyniosą od kilku do kilkunastu procent, a więc zdecydowanie mniej niż inflacja zsumowana przez te ponad 3 lata od czasu ostatniej podwyżki tych biletów, a ta inflacja wynosiła 32
10%. Oprócz tego nieznacznie zmieni się cena biletu 90-minutowego. Bilety jednorazowe w wersji elektronicznej dalej pozostaną tańsze od biletów papierowych. Nieznacznie, symbolicznie o 10-20 groszy zmienią się również ceny przedziałów podróży start-stop. Ceny części biletów pozostaną bez zmian. Chodzi przede wszystkim o metrobilety, czyli bilety 30-dniowe i 24-godzinne, a także bilety pakietowe i najtańsze bilety papierowe 20- i 30-minutowe. Ile osób w strojach ludowych można zgromadzić w jednym miejscu w tym samym czasie? Dotychczasowy rekord Polski to 467. Został ustanowiony na Mazowszu 8 lat temu. Już niedługo w Bytomiu będzie okazja pobić ten wynik. Z okazji 770-lecia nadania praw miejskich odbędzie się próba bicia tego rekordu. Fatima Orlińska. Bytom idzie na rekord. Plan jest taki, żeby 7 września w samo południe spotkać się i wspólnie z mieszkańcami z całego regionu podjąć próbę przekroczenia liczby 467 uczestników zgromadzenia w regionalnych strojach ludowych. Przyjść może każdy, jednak warunkiem, aby ewentualny rekord pobić i móc go oficjalnie odnotować, jest założenie kompletnego stroju śląskiego. Nie można przyjść w spodniach i w jakli, tylko musi to być albo spódnica, albo kiecka pod spodem. No musi być fartuch, bo w tym fartuchu, we wszystkich odmianach stroju śląskiego i górnośląskiego, fartuch był zawsze. Zawsze była kiecka lub spódnica, no i zawsze była góra, czyli u mężatki była na przykład ta jakla. W różnych odmianach, w różnych wyglądach, w zależności od regionu, a u dziewcząt też albo była biała bluzka, też różnie wyglądająca i nazywająca się, albo właśnie tak jak u nas w Rozbarskim był wierzcheń, w innym były oplecki. Bicie rekordu to jeden z wielu akcentów obchodu 770-lecia nadania praw miejskich Bytomiowi i główny punkt święta Rozbarku. Duża część wydarzeń w ciągu całego roku jest inicjatywą organizacji pozarządowych, a próba zgromadzenia w strojach ludowych 770 osób to projekt Fundacji TVS. Po zakończeniu liczenia nastąpi ten sygnał dźwiękowy. Od tego momentu 5 minut, właśnie, no, bo to ma być zgromadzenie, no to co najmniej 5 minut i potem znowuż będzie sygnał dźwiękowy ogłaszający zakończenie próby. Zakończenie próby. Impreza oczywiście trwa nadal. Wszyscy, którzy chcą wziąć udział w próbie ustanowienia nowego rekordu, powinni przyjść w sobotę 7 września punktualnie w południe do hali klubu sportowego Skarpa w Bytomiu. Miasto natomiast świętuje urodziny już od 8 miesięcy. Nadal jeszcze mamy zaplanowane różnego rodzaju koncerty. Tak jak zostało to wspomniane, mamy święto trzeciego sektora, 7 również bytomskie stowarzyszenia przygotowują tam i koncert, i event, i nocna jazda na rolkach. Dotychczas ustanowiony rekord Polski w największym zgromadzeniu osób w stroju regionalnym liczy 467 osób. Pobito go na Mazowszu. Taki był wtorek w informacjach. Jutro czekamy na Państwa jak zawsze o 16, 17.45 i 23. Do zobaczenia.